Zapraszam Was na śniadanie na deptaku, czyli rozmowę w kameralnej atmosferze przy dobrym jedzeniu. Dzisiaj porozmawiamy z wyjątkową kobietą, z matką, z żoną i z biznesmenką. Jak to wszystko w ogóle pogodzić? O tym z naszym gościem. Ilona Dąbrowska, właścicielka Bistro Cafe na Deptaku. Cześć. Dzień dobry, cześć. Powiedz mi, zacznijmy od tego. Jak, skąd pomysł na tak trudny biznes? No więc to trudny. Generalnie rzecz biorąc, to takie trochę zrządzenie losu. Taki przypadek. Mhm. Ponieważ biznes ten otworzył mój brat, który chyba nie do końca czuł, że to jest jego bajka. Gdzieś tam szukał innego biznesu, innego sposobu na życie. No i gdzieś mnie namawiał na przejęcie tego lokalu. Natomiast to też nie był dla mnie wtedy ten czas. Ja jakby mocno się obawiałam, czy podołam. Mam troje dzieci, więc... Troje dzieci. Tak. I generalnie mieszkam teraz w Sochaczewie, więc codziennie dojeżdżam. Więc nie bardzo wtedy jakby byłam na to gotowa, natomiast on wyjechał do Afryki, wybuchła pandemia, nie można było do Europy dostać się w żaden sposób i to była taka, tak, i to była już taka wtedy już taki zapalnik trochę dla mnie, taka szybka decyzja, okej, biorę to i jakoś dam radę. No i tak to się potoczyło. No. Już tak, nie ma przypadków, więc jesteś na odpowiednim miejscu. Muszę cię zapytać, ponieważ jesteś kobietą, jesteś matką, jesteś żoną, dojeżdżasz kawał drogi i jak to wszystko godzisz? No i jest ciężko, bo to jest poświęcenie jakby czasu prywatnego dosyć mocno, natomiast bardzo mi miłość pomaga, bardzo i on tutaj mi, znaczy generalnie to planujemy zawsze, każdy dzień, każdy tydzień, dzielimy się obowiązkami z dziećmi, gdzieś tam mi tu też pomaga, dlatego że on jest techniczny, więc wszystkie aspekty techniczne, bądź jakby zmiany wizualne lokalu też mi tu pomaga, więc jakby to wsparcie takie mam w tej postaci. Też przyjeżdżamy tutaj z dziećmi w weekendy, bo lubią też przyjeżdżać. Tak, lubią. A poza tym tak, też inaczej spędzamy wtedy ten czas, bo chodzimy na spacery, chodzimy na piłkę ręczną, ja często chodzę z dzieciakami. No i to tak, albo do kina, więc to też jest taki czas, taki połączony praca z prywatnym życiem. No i tak to działa. Rozumiem, że stąd pomysł właśnie tutaj na kącik dla dzieci, ponieważ jest to też wyjątkowe miejsce dla mnie, ponieważ też jestem matką i też patrzę zawsze pod tym względem, czy jest coś dla dziecka, co może je zająć na jakiś czas. I żeby miło chwilę czasu dla siebie do porozmawiania. Dokładnie, albo przynajmniej, żeby poczekać na ten posiłek, czy nawet na tą kawę w spokoju. Trójka dzieci, mąż, jesteś przy tym piękną kobietą, zadbaną. Jak odnajdujesz swoją kobiecość w tym wszystkim? Jak o nią dbasz? Wiesz co, ta praca tutaj to jest taka trochę kobieca, bo nie oszukujmy się, pieczenie ciast, które jakby robimy sami, posiłki, to wszystko jest jakby wychodzi od kobiety. Jakby ja poczułam ten taki, takie trochę powołanie, sprawia mi to przyjemność, gdzieś tam się doszkalam, bo ja w ogóle nie jestem po gastronomii, ani to było dla mnie trochę... Czyli co tam na kuchni też masz tak, ja pracuję, tak. Tak, wszystkie jakby nowości w karcie, nowości w ladzie są przeze mnie gdzieś wypatrzone, zainspirowane, często gęsto, no social media, tak? Więc czasami też pracuję, pomagam dziewczynom na barze, na kuchni, jakby lubię tutaj być, jakby lubię tą pracę. No, odnalazłam się. Na początku było ciężko, ale jakby z czasem... Właśnie, bo to jest bardzo ciężki biznes. Trzeba powiedzieć, że gastronomia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest naprawdę ciężkim biznesem. Tak, bardzo często tak jest, że no, poświęcamy ten czas prywatny swój. To nie jest praca na 8 godzin. To tak się wydaje. No właśnie, ile poświęcasz czasu, bo to nie jest tak, że ty przychodzisz tutaj, pięknie wyglądasz i pachniesz. Nie. No, jak powiedziałam, ja często jakby też jestem od zaplecza, czyli często jestem na kuchni. Ile czasu pracujesz dziennie?
różnie, bo to tak trudno określić. Czasami to jest ten właśnie międzyczas, kiedy ja mam czas na fryzjera, powiedzmy, czy kosmetyczkę. Ja też jestem osobą sportową, więc lubię biegać. To jest taka dla mnie odskocznia dla głowy. I to jest czas dla mnie. I to ja Czyli biegasz codziennie? Nie, nie. Teraz już tak nie. Trochę mam problemy z kolanem, więc... Ale chodzę na siłownię i jakby ten czas aktywny spędzam. Jeszcze znajdujesz czas na siłownię? Tak. Trzeba w tym wszystkim też trochę dla siebie. Też jakby lubię spędzać czas z koleżankami. Jutro na przykład idziemy do kina w 8. Ja jestem z Płocka, więc mam tutaj przyjaciół i jakby tutaj... czyli po pracy możesz się wyrwać. Tak, tak, tak. Czasami tak jest, czasami one przyjdą do mnie na kawę i to jest ten taki czas, chwilę, żeby resetować głowę i wrócić dalej do pracy. Ale też siedzę wieczorami, tak? Bo gastronomia to są zamówienia, to analizy, papiery. Jakby wszystko robię sama. To nie tylko te fajne gotowanie. Nie, nie, niestety nie. Dużo jest tych analiz. Tak, to trzeba wszystko jakby mieć przemyślane, przeliczone. Jak zaczynasz swój dzień? No bo dużo jest tych obowiązków, ale tutaj jeszcze jednak znajdujesz czas i dla siebie, bo masz tą swoją przestrzeń i na fryzjera, czy na kosmetyczkę, czy nawet na przyjaciół. Tak. Więc jak to planujesz wszystko? Generalnie planujemy, mówię tak jak mówię, dzień albo codziennie. Codziennie, tak. Jeśli jest taki czas, że jakby mam, powiedzmy, zrobione większe rzeczy, to wyrywam się z pracy i gdzieś tam biegnę, żeby o siebie zadbać, czy to na masaż czasami. To też się zdarza raz na tydzień, powiedzmy. No na siłownię chodzę wieczorami, tak? Wymieniamy się wtedy z mężem, on zostaje z dziećmi i na odwrót. On też jest prosportowy, więc... Gdzieś tam dzielimy, albo z dzieciakami zabieramy, czy na rower, na rolki. No, bardzo różnie, zależy od pory roku. No i generalnie to tak wygląda mój dzień, że przyjeżdżam tutaj z tej rano, odwożę dzieci do szkoły, przedszkola. Przyjeżdżam tutaj. To czas na wysokich obrotach. Tak. Jakie masz rady dla tych, co planują rozpocząć właśnie To tak powiedziałabym dwojako, bo z jednej strony no, jest ciężka praca, ale to też jest taka praca, która daje dużo motywacji i takiego zadowolenia. Te opinie klientów, to, że komuś się podoba, smakuje, jest bardzo motywujące i takim, no, takim miłym, miłą rzeczą, to jakby każdy z nas chce być gdzieś doceniony. Doceniony, jasne. I to tak wygląda. Mamy tutaj nowość u Was w karcie. Możesz mi powiedzieć, co tutaj masz pysznego? Owsiankę mam. To jest moje oczko głowy, ja ją uwielbiam. Jest na mleku miętowym, bo nie toleruję akurat laktozy, więc też mamy je. I to jest mój taki... Dużo jest chętnych właśnie na takie owsianki? Bo są też te śniadania zawsze, więc... Tak naprawdę tak, bardzo dużo mamy na śniadania. To zależy dla kogo. Dla kobiet bardziej owsianka, a mężczyźni jednak wolą coś na tłusto. Czyli boczek i jajko. Tak, i to jest tak. Czyli co, smacznego. Ja zjem swoją granolę z pyszną tak, herbatką. Smacznego. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również. Dziękuję za rozmowę.